jeszcze chciałbym przeczytać 3 wersety. Z Pisma Świętego. Pierwsze miejsce to jest Psalm 119, werset 105. Psalm 119, werset 105. Psalm 119 to jest najdłuższy psalm, który jest w Biblii. Ktoś pamięta, na jaki temat jest, o czym mówi Psalm 119? O Słowie Bożym, dokładnie. Amen. Czyli o tej księdze i o Duchem Bożym. Tak jest. O tym, co ono robi, co Bóg robi w naszym sercu, w naszym życiu. Psalm 119, werset 105, to jest strona 681 w Biblii Brytyjskiej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Później w drugim liście do Tymoteusza 3,16. Drugi list do Tymoteusza, 3,16, to jest strona 1291 Biblii Brytyjskiej. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3, od wersetu 15, czytamy, macie, tak? I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I ostatni werset jest w liście do Rzymian 10, werset 17, to jest strona 1219. List świętego Pawła do Rzymian, strona 1219, werset, rozdział 10, werset 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy za to, że dałeś nam swoje Słowo, za to, że dałeś nam ten podręcznik do życia, za to, że dałeś nam instrukcję do życia i za to, jak wielkie jest bogactwo życia, mądrości, wiedzy, zrozumienia, z którego możemy korzystać, Panie, każdego dnia i w każdej sytuacji. Panie, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy dzień, za Twoje Słowo. Modlimy się, Panie, abyś otwierał tę księgę przed nami, abyś mówił do nas, abyś uczył nas, Panie, swojego Słowa, abyś przemawiał do nas, abyś uczył nas, Panie, też jak możemy je to Słowo, Twoje Słowo stosować w naszym codziennym życiu. Panie, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy wiedzieć, o co w tym życiu chodzi, Panie. Co tu jest grane i, Panie, gdzie jest Twoje miejsce, gdzie Ty jesteś w tym wszystkim. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że kochasz nas. Modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen. Amen. Gdy tak zastanawiałem się wczoraj, o czym mogę się dzisiaj podzielić, myślałem o tym właśnie, jak bardzo, no zanim powiemy o Słowie Bożym, myślałem o tym, jak życie jest takie bardzo wielowymiarowe, jak wiele jest jego aspektów.
jak wiele jest różnych rzeczy i spraw związanych z tym życiem. Czasami możemy myśleć, że jak ono jest takie skomplikowane, jak często dzieją się różne rzeczy, których no, nie spodziewamy się, dzieją się różnych rzeczy, które no, czasami nawet możemy być zaskoczeni, czy to sytuacją, czy to ludźmi, czy no, tym, co nas spotyka w naszym życiu. I właśnie kiedy tak myślałem o tym, że życie jest, no myślę, że możemy powiedzieć, że życie nie jest łatwe, życie jest skomplikowane. Niektórzy mówią, jak to było, że życie jest takie skomplikowane i pełne zasadzek. To jest takie po angielsku powiedzenie. I myślałem też o tym, że jest Pan Bóg, który wierzymy, że stworzył to życie. Wierzymy też, że zresztą kiedy czytamy Jego Słowo, Jego Biblię, to widzimy to, jak wiele wspaniałych obietnic jest właśnie odnośnie mądrości do życia, odnośnie zrozumienia pewnych sytuacji, dlaczego pewne rzeczy dzieją się. Czasami myślimy o tym, jak wiele jest różnych zachowań innych ludzi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że on tak naprawdę nie rozumie, jak to jest z nim samym. Jak to jest, że w jego życiu on, który był uczony przez całe swoje życie Słowa Bożego, chce robić dobre rzeczy, a gdzieś w nim, on nazwał to grzechem, mieszka jakaś siła, mieszka jakaś energia, która nie tylko, że czasami robi coś, pojawiają się w nim, nie wiem, pragnienia, rzeczy, których on nie chce, ale jednak one pojawiają się w życiu. On mówi nawet o tym, że nie tylko, że on widzi te rzeczy, że pojawiają się w jego sercu, ale on czasami pisze, widzi i mówi, że ta siła działa przez niego, że on jest niewolnikiem tej siły, tej swojej, ze szkoły biblijnej tłumaczymy to jako stara grzeszna natura, mojej natury człowieka, który nie poznał Boga, który nie zaprosił Boga do swojego serca. No, ona tam jest cały czas, nawet kiedy oddamy swoje życie Chrystusowi, nawet kiedy powierzamy każdy dzień i właśnie dlatego powierzamy każdy dzień Bogu, żeby On zatroszczył się o tą siłę, o tą moc, która jest w nas. Myślę, że nie musimy dużo szukać przykładów, widząc w świecie po prostu jak dziwne, no takie bardzo często nawet złe rzeczy dzieją się w różnych krajach, w różnych narodach, u różnych ludzi. I myślę, że właśnie dlatego, ponieważ Pan Bóg objawia nam to, jaka jest prawda, w czym leży problem. No, Pan Bóg w swoim Słowie opisuje, że Jego Słowo jest oczyszczone, że Jego Słowo nie ściemnia, Jego Słowo, to się mówi, nie owija w bawełnę, mówi jak jest i mówi jaki jest problem, i mówi też bardzo jasno, jaki jest nasz jako ludzi stan. Co my możemy robić? Czy my jako ludzie jesteśmy dobrzy? Czy my możemy dobrze czynić? Czy my jako ludzie
No, mamy wielki problem z tym, żeby być ludźmi, którzy podobają się Bogu. I Słowo Boże, za chwilę powiemy też trochę na ten temat. Ostatnio mówiliśmy właśnie o tym, jak co Słowo Boże mówi o tym, że nasza natura jest, można powiedzieć, użyliśmy tego określenia, beznadziejnie chora. Bóg mówi o nas, o ludziach, że jesteśmy beznadziejnie chorzy i że nie da się nas jako ludzi naprawić. Właśnie dlatego, ponieważ jesteśmy chorzy, kiedy Pan Bóg przez proroka Izajasza mówił do narodu izraelskiego, do swojego ukochanego, wybranego narodu w Starym Testamencie, mówi, że ta choroba jest od dolnej części stóp aż po czubek głowy. Że ta choroba przejmuje, obejmuje całego człowieka. Każdy jeden, każdą jedną część naszej natury, naszego życia. Ale za chwilę będzie rozwiązanie. Jest też rozwiązanie. Jest cudowne rozwiązanie. Jest Boże rozwiązanie. Myślę, że jest to jedyne też właśnie i tak wspaniałe rozwiązanie, jakie Bóg ma na tą naszą chorobę, na to nasze życie. To dzisiejsze przesłanie, czy też rozważanie słowa zatytułowałem Boża instrukcja obsługi albo Boża instrukcja do życia. I tą Bożą instrukcją obsługi, Bożą instrukcją życia jest Słowo Boże. Jest Biblia, którą mamy, która jest dostępna, która często leży, którą nosimy w naszych kurtkach, która często leży na naszych półkach, ale ona jest. Jest ta instrukcja i jest dostępna i ona objawia całą prawdę. Tak jak powiedzieliśmy właśnie, bez ogródek, tak jak jest. Ale dzięki Bogu, że to nie jest, że diagnoza, którą Bóg tu daje, to nie jest koniec historii. Dzięki Bogu, że też za to, że On zanim powie, jakie jest rozwiązanie, powie właśnie też, jaki jest nasz stan. I że i z tego wynika to, jak bardzo potrzebujemy właśnie Jego lekarstwa, Jego obecności, Jego słowa, Jego życia, Jego łaski, Jego przebaczenia. I myślałem o tym, że właśnie Bóg dał nam tą instrukcję do życia. Wspaniałą instrukcję do życia. Wspaniały podręcznik do życia dany nam przez Boga. Myślałem o tym, że ta Biblia, która była napisana przez tak wielu ludzi, przez w zasadzie, która swoim zakresem obejmuje cały przekrój społeczny, że ona dotyczy właśnie każdego człowieka i że ona mówi wszystko. Myślałem o tym, że czasami często nie korzystamy z tej instrukcji. Bardzo często nie zaglądamy. Mamy różne problemy, różne sprawy i myślimy, jejku, co tu zrobić, co tu zrobić? Chodzimy, radzić się, przyjaciół, znajomych. Sami chcemy rozwiązać różne problemy. Podczas gdy jest ten podręcznik do życia, cudowny i wspaniały. Myślałem o tym, że życie, moje życie bez Biblii, moje życie bez podążania za Chrystusem i za Jego nauką jest jak pranie brudnych rzeczy w zmywarce do naczyń. Albo zmywanie naczyń w pralce. Nie wiem, czemu taki przykład mam,
Dlaczego to mi się tak kojarzy? Może dlatego, że no, bardzo potrzebujemy instrukcji, tak? Jeżeli mam pralkę, jeszcze teraz mam są jakieś automatyczne, jest tam tych pokręteł, nie wiadomo ile, to potrzebuję wiedzieć, jaką temperaturę tam nastawić, który program włączyć, wtedy no, prawdopodobnie pranie się uda. Myślałem o tym, że no, jak człowiek dostaje pralkę, czy kupuje pralkę, no to zwykle tą pralkę trzeba podłączyć, tak, do prądu, podłączyć do jakiegoś źródła wody, podłączyć do jakiegoś też kanalizacji, żeby ta woda brudna odpływała z tej pralki. To wiemy, tak, że są takie urządzenia. No, ze zmywarką to może być trochę gorzej. Ale pomyślmy o tym, że osobie, która próbuje wyprać rzeczy w zmywarce, to pranie nie będzie udane. Tak samo, jeżeli ktoś próbowałby umyć naczynia w pralce. Z tych naczyń prawdopodobnie mogłoby niewiele zostać. Myślę, nie, może kiedyś mi się, może wymyślę lepszy przykład, ale na razie, na dzisiaj, właśnie myślę, że życie bez tej instrukcji obsługi, bez tego poradnika czy podręcznika do życia, właśnie jest jak takie pranie naczyń w pralce albo żeby nie pomieszał, albo zmywał naczynia. Tak? Dobrze mówię, czy pomieszałem już? Tak, chodzi o to, że chciałem powiedzieć to, że życie bez tej Biblii, myślę, że to jest podobne właśnie do prania naczyń w pralce albo zmywania rzeczy w zmywarce. Tak, dokładnie. I dlaczego mówimy, że Biblia, to Słowo Boże, jest właśnie tym podręcznikiem do życia? W drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze bardzo ciekawe rzeczy. Ale zanim wrócimy do tego wersetu, który czytaliśmy, w Psalmie 119 czytaliśmy, że Słowo Boże jest pochodnią nogą moim, światłością, moim ścieżką. Tutaj autor porównuje Słowo do czegoś, co daje światło, co sprawia, że gdy idę przez życie, gdy idę przez jakieś okoliczności, gdy mam podjąć jakieś decyzje, to potrzebuję światła. Zwłaszcza, jeżeli żyję w jakimś ciemnym kraju, zwłaszcza, jeżeli czegoś nie wiem. Mam przed sobą na przykład dwie decyzje do podjęcia. Którą drogę wybrać? Którą drogę pójść, w lewo czy w prawo. Światło daje mi to zrozumienie, która droga gdzie prowadzi. Jest pochodnią, tak? W dzisiejszych czasach moglibyśmy, no pochodnie to chyba używa się tylko gdzieś tam, nie wiem, w Amazonii albo gdzieś w jakieś nowoczesne pochodnie takie, jakieś pirotechniczne, pewnie gdzieś w jakichś z tych jaskiniach, jak tam chodzą, no to używają takich może pochodni, ale zwykle to są latarki, tak? Czyli możemy powiedzieć, że słowo w dzisiejszych czasach, gdybyśmy to przyrównywali, jest taką latarką. Jak idę do piwnicy, tak? Szukam czegoś. Gdzie ja zostawiłem te rzeczy? Słowo Boże jest taką latarką, światłością, moim ścieżką.
I w drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze właśnie do tego Tymoteusza, do młodego wierzącego, który ma być, który jest pastorem, przewodnikiem, liderem właśnie w prowadzeniu ludzi za Bogiem. Mówi, że ty od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Bardzo mi się podoba to, że u nas jest napisane znasz, a w większości różnych tłumaczeń jest powiedziane w Biblii Gdańskiej jest, że umiesz. Hi, David. Dawid chyba będzie potrzebował. Cześć, Dawid. Dzień dobry. Maybe somebody could translate to David. W Biblii Gdańskiej jest powiedziane, że od dzieciństwa umiesz. Paweł pisze do Tymoteusza, że od dzieciństwa umiesz. Czyli nie tylko, że Tymoteusz uczył się Pisma Świętego, ale on umiał Pismo Święte. On znał to Słowo. Myślę, że jest to wspaniały taki werset tutaj, gdzie jest mowa o szkółce niedzielnej, o tym, że dzieci mogą się uczyć Słowa Bożego, że dzieci mogą umieć Słowo Boże i wiedzieć właśnie też, uczyć się, o co chodzi w tym życiu. Zna, i Tymoteusz naumiał się, nauczył się Słowa Bożego, Pisma Świętego. Wiedział, co ona mówi na temat tego, skąd my jako ludzie wzięliśmy się. On wiedział, kim jest Bóg, który stworzył ten świat. On znał Jego imię, wiedział, jaki jest Jego charakter. On uczył się, że Bóg jest sprawiedliwy, ale też jest dobry, jest łaskawy, jest cierpliwy, jest, może czasami myślimy, że jest wymagający, na pewno jest wzorem ojcostwa, bycia ojcem. I to Pismo Święte właśnie mogą obdarzyć mądrością. Myślałem o tym, że to nie jest konieczne, że to Pismo automatycznie czyni człowieka mądrym. Tu jest powiedziane, że mogą obdarzyć. Czyli to nie jest konieczne, że człowiek tą mądrość otrzymuje od Boga. Na pewno wiemy, jakie jest źródło tej mądrości i wiemy, że ta mądrość jest właśnie w Jego Słowie. Ku zbawieniu. Pismo Święte może obdarzyć Tymoteuszu, cię mądrością, ty znasz to z Pismo Święte, które cię może obdarzyć, które obdarza mądrością ku zbawieniu, ku uwolnieniu, ku, tak jak modliliśmy się, ku ściągnięciu różnych ciężarów swojego życia, mądrością ku uzdrowieniu. Tu w Psalmie 107:20 jest powiedziane, że Bóg posłał swoje słowo, aby uzdrowić ludzi, aby uzdrawiać Izraelitów. To Słowo ma moc uzdrowić nasze życie, nasze relacje, nasze marzenia, nasze pragnienia, to wszystko, o czym, co chcemy robić. I później pisze, dlaczego tak jest. Dlaczego w Nim jest taka moc, w tym Bożym Słowie? Ponieważ całe to Pismo jest natchnione przez Boga. Sam Bóg, sam Stwórca, sam Pan Wszechświata, to, co napisał, to, co chciał napisać. Napisał to, co sprawił, że to powstało właśnie w ten sposób, jak chciał, żeby powstało. I to Słowo jest pożyteczne do nauki. Dzięki temu Słowu możemy się uczyć. Możemy się uczyć właśnie na temat uczyć życia, uczyć relacji, uczyć służyć innym ludziom, uczyć jak pomagać innym ludziom.
uczyć, jak żyć z innymi ludźmi, uczyć, jaki mamy stosunek w stosunku do władzy, która czasami może jest nie tak, jak byśmy chcieli, o którą mamy się modlić. Więc ono jest pożyteczne, pożyteczne, użyteczne. Dzięki temu słowu możemy nabierać mądrości. Później mówi o tym, tak byłem zaskoczony, do wykrywania błędów. Czyli jednak w naszym życiu pojawiają się błędy. Popełniamy różne błędy. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie popełnił żadnego błędu w swoim życiu? Chyba wszyscy. Czyli to słowo jest dla nas. Czasami, może nawet często, możemy być zaskoczeni, nie wiem, pewnymi rzeczami, które się dzieją w naszym życiu. I zastanawiamy się, no przynajmniej tak jest w moim życiu, tak myślę, co ja źle zrobiłem? Coś poszło nie tak. Gdzie to się zaczęło? Dlaczego to jest tak, jak jest? Czyli dzięki temu słowu możemy wykrywać błędy. Wykryć właśnie, w którym momencie nie postąpiłem tak, jak powinienem postąpić, albo co zrobiłem źle. Ale na tym się nie kończy. Nie tylko, że mogę wykryć te błędy, ale Słowo Boże uczy mnie też o tym, jak mogę poprawić tą sytuację, jak mogę to naprawić, kto mi w tym może pomóc. No, też Słowo Boże mówi, czego nie robić, jak nie próbować właśnie tutaj po swojemu poprawiać pewnych rzeczy. Pan Bóg w swoim Słowie też wydaje się, przez jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie, przez Salomona, na pewno jest w kategorii takich najmądrzejszych ludzi, Salomon napisał właśnie w tych zbiorze swoich przypowieści, żeby zaufać Panu z całego swojego serca i nie polegać na własnym rozumie. Myślę, że bardzo często myślę, że to wynika właśnie z tego, jak świat jest skonstruowany, jak my jako ludzie jesteśmy takimi złożonymi organizmami i czasami myślimy, że ja tu wymyślę coś, jak tą sprawę rozwiązać. Salomon mówi, nie polegaj na własnym rozumie, ale zaufaj Panu. Zaufaj temu, co On mówi. Zaufaj Jego metodom. Zaufaj Jego drogom. Spróbuj postępować właśnie według Jego nauczania. I później jest powiedziane, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana, unikaj złego. Są pewne rzeczy, których powinniśmy unikać. Ale później jest obietnica, że jeżeli będę chodził Bożymi drogami, to wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału. Tu nawet, tu jest mowa o fizycznym ciele. Odświeży Twoje kości. No, myślę, że tu chodzi raczej o mojego ducha. Kości mówią o jakimś takim fundamencie mojego życia. Albo należy to dosłownie odczytać. Myślę, że to też ma zastosowanie, ale myślę, że też duchowo, że to sprawi, że w swoim życiu będzie uzdrowienie. Że kiedy będę uczył się właśnie słowa. Później w dalszej części tego drugiego do Tymoteusza 3:16
czytamy, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. No, tutaj Tymoteusz podobno był młodym człowiekiem, no, wychowywał się, czyli wzrastał, doskonalił się w sprawiedliwości. I dlaczego tu jest użyte słowo sprawiedliwości? Dlatego, że to jest bycie usprawiedliwionym przed Bogiem. To jest podstawowa rzecz niezbędna w naszym życiu. Usprawiedliwienie. Chodzi o to, że Bóg nie poczytuje mi moich grzechów. Że ja przyjmuję Jego przebaczenie do mojego życia. Że wychowywanie w usprawiedliwienie u Boga w liście do Efezjan jest powiedziane, że nie pochodzi z mojego, w cudzysłowie, dobrego życia. Nie pochodzi stąd, że ja będę robił jakieś dobre uczynki, bo to nie jest w stanie mnie usprawiedliwić. To jest jedna z podstawowych nauk Słowa Bożego. Bycia usprawiedliwionym przed Bogiem. Jeżeli ja nie mam sprawiedliwości, jeżeli moje grzechy są nieprzebaczone, to już sam ten fakt, że ja nie mam społeczności z Bogiem, sprawia, że ja jestem w pewnym stanie chorobowym, który będzie implikował, czy też będzie powodował różne problemy w moim życiu. Dlatego tak ważne jest, dlatego tak dużo głosimy na temat Bożej łaski, dlatego tak dużo mówimy o dokonanym dziele Chrystusa na krzyżu, który umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli dostąpić, doświadczyć przebaczenia naszych grzechów. Wychowywanie sprawiedliwości, kiedy ja mam czyste, kiedy ja nie noszę tego bagażu poczucia winy w moim życiu, ja mogę zdrowo się rozwijać. Ja mogę normalnie żyć, bo jestem wolnym człowiekiem, bo zostałem uwolniony właśnie od tych różnych ciężarów, czy jestem uwalniany, bo dzięki temu Bóg nie poczytuje mi mojej winy. Dzięki temu mogę być też uzdrowiony w moim sercu, w moim życiu. Więc wychowywanie w Bożej przypisanej sprawiedliwości. Chociaż zawodzę, chociaż popełniam błędy, chociaż upadam, wiem, że Bóg nie poczytuje mi moich grzechów. Czytamy o tym w Biblii, że Bóg starł moje grzechy, usunął je, rzucił za siebie. Nie widzi naszych grzechów, nie widzi naszych upadków. Dzięki łasce, dzięki swojej łasce, dzięki Jego miłości, dzięki temu, że On nie chce, abyśmy chodzili właśnie w tych ciężarach. Aby człowiek Boży, tu jest słowo, był doskonały, myślałem o tym, że aby człowiek Boży nie popełniał błędów w swoim życiu. Popełnianie błędów, tak jak pastor Maciek głosił dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu, zawsze ma jakieś konsekwencje. Jeżeli ja popełnię jakieś błędy w moim życiu, to ma oczywiście wpływ na moje życie, ale to ma też wielki wpływ na życie innych ludzi, ponieważ jesteśmy społecznością, jesteśmy żywym organizmem. I decyzje każdego z nas mają wielki wpływ na życie innych ludzi. Dlatego Słowo Boże zostało nam dane po to, abyśmy byli, no tutaj chyba nikt z nas, nie wiem, nie chce być doskonały, ale Bóg chce, żebyśmy byli. No, tak chciałem to rozmydlić trochę, żebyśmy nie popełniali błędów. Aby człowiek Boży właśnie nie popełniał błędów i do wszelkiego dobrego dzieła
był przygotowany, był gotowy do działania, do życia, do służenia, do pomagania. I to jest wspaniała rzecz, że właśnie w Słowie Bożym mamy, w Słowie Bożym mamy, ze Słowa Bożego mamy życie. Że w Słowie, Słowo Boże jest właśnie taką, takim podręcznikiem do życia, który możemy czytać, studiować, rozważać, rozmawiać ze sobą. W Starym Testamencie Izraelici mieli nakazane rozmawiać ze sobą o Słowie Bożym, kiedy wstają, kiedy idą, no może nie w pracy, ale cokolwiek robią, kiedy idą spać, kiedy są wieczorem, żeby rozmawiać o Słowie Bożym. No jakie to są Boże zasady, które dają życie? Boże zasady, które pomagają nam iść do przodu. W liście, w tym trzecim wersecie, którym przeczytaliśmy, list do Rzymian 10:17. Jeszcze jeden taki temat, już długo nie będę mówił, ale jedna ważna rzecz, skąd bierze się wiara w naszym życiu? Jak myślicie, skąd bierze się wiara w naszym życiu? Ze słuchania. Czytaliśmy, że ze słuchania. Czasami myślimy, czasami rozmawiamy z ludźmi, mówią, ludzie mówią, ja mam taką wiarę, że po prostu nie poruszę się, że nie zmienić mojej wiary, jestem tak twardy. Ale kiedy czytamy właśnie Słowo Boże, to widzimy, że źródłem wiary w naszym życiu, najlepszym źródłem wiary, bo możemy wierzyć w przeróżne rzeczy. Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ludzie są święcie przekonani o różnych rzeczach. Ludzie są tak przekonani o pewnych rzeczach, że mogą i ciebie przekonać o tym, jak coś jest, nie wiem, wspaniałe, jak coś działa, jaki coś przyniesie skutek. Ale my, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako ludzie dokonanego dzieła, my, kiedy czytamy właśnie Słowo Boże, widzimy, że w nas nie ma wiary. Znaczy, mamy trochę wiary, ale prawdziwą wiarę dopiero dostajemy ze Słowa Bożego. W liście do Galacjan czytamy, że wiara jest jednym z owoców działania Boga w naszym życiu. W liście do Rzymian czytaliśmy, apostoł Paweł pisze, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez, tutaj jest słowo rema, chrystusowe, czyli kiedy Bóg czasami jest tak, że jest słowo spisane, ale czasami słowo jest takie mówione, w którym jest życie, kiedy sam Bóg przemawia do mnie. Kiedy ja słucham tego rema chrystusowego, Bożego, żywego słowa, to buduje moją wiarę. Później czytamy w liście do Efezjan 1:19, że wierzymy, tam nie jest powiedziane, że wierzymy dzięki naszej doskonałości albo wierzymy dzięki właśnie naszej sile wytrwaniu. Nie. Boże Słowo mówi, że wierzymy dzięki działaniu Bożej mocy w nas. I nie wiem jak w was, ale mnie to uwalnia, ponieważ to sprawia, to daje mi pragnienie, żeby właśnie przyjmować wiarę, żeby pozwalać, żeby Bóg budował moją wiarę. A w liście do Hebrajczyków 12:1 jest powiedziane, że Chrystus. Wiecie, kto jest źródłem naszej wiary? Przepraszam, Hebrajczyków 12:2. Jezus, Chrystus jest sprawcą, można powiedzieć źródłem naszej wiary.
źródłem i dokończycielem naszej wiary. Więc jeżeli nie mam wiary w moim życiu do czegoś, jeżeli nie wiem, jakim cudem coś może się stać, jeżeli nie wiem, jak coś może się zmienić, to może właśnie wtedy potrzebuję patrzeć na Chrystusa, który jest źródłem i dokończycielem naszej wiary. I wiara, to już dwa ostatnie wersety, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. W tłumaczeniach angielskich wiara jest dowodem tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Dzięki wierze my widzimy pewne rzeczy. Dzięki wierze pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu. I one są dowodem tego, że te rzeczy są, ponieważ my w nie wierzymy i one działają w naszym życiu. A w szóstym wersecie jest powiedziane, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg, kiedy szukamy Boga, On nas nagradza. On nas błogosławi. Kiedy szukamy Boga, kiedy szukamy Jego słowa, kiedy szukamy Jego dróg, kiedy włączamy tą Jego duchową latarkę, tą pochodnię, to wtedy On nas nagradza, On nas uwalnia. Słowo Boże w liście do w Ewangelii Jana jest powiedziane, że jeśli wytrwamy w Jego Słowie, to Słowo nas uwolni. To Słowo będzie nas uwalniać. Tak długo, jak będę szedł, podążał za Chrystusem, tak długo, jak będę słuchał Jego Słowa, tak długo, jak będę powierzał Jemu różne sprawy w moim życiu, nieustannie będę doświadczał uwalnienia, które pochodzi od Boga. Będę doświadczał przemiany w moim życiu. I wierzę, że właśnie na tym polega nasze życie. I myślę, że nasze życie to jest życie z Bogiem, życie z Chrystusem. W oparciu o właśnie ten podręcznik życia jest czymś najwspanialszym, co możemy mieć w życiu. Jest czymś najwspanialszym, czego możemy doświadczać w naszym życiu. W każdym razie to jest najwspanialsza rzecz, którą ja odkryłem w moim życiu. I myślę, że nie zamieniłbym tego za nic innego. Amen. Amen? Amen. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem wszelkiej łaski, że Ty jesteś Panie. Dziękujemy za to, że Ty troszczysz się o nas. Dziękujemy Panie, że Ty zachęcasz nas do tego, nie mówiliśmy o tym, żeby wszystkie troski zrzucać na Ciebie, ponieważ Ty masz staranie o nas, ponieważ Ty kochasz nas, ponieważ Ty troszczysz się o nasze wszelkie sprawy, Panie. Ponieważ Ty masz plan na nasze życie. Ponieważ Ty chcesz nas prowadzić jak dobry pasterz, owce właśnie za sobą. Dziękujemy, Panie, że jesteś tak dobrym, wspaniałym Bogiem. Dziękujemy, Panie, że możemy też w Tobie odpoczywać, że możemy Ciebie wywyższać, że możemy Ciebie poznawać. Panie, powierzamy Tobie resztę tego dzisiejszego dnia. Modlimy się, abyś uczył nas, Panie, swojego słowa, abyś uczył nas, Panie, stosować to w naszym życiu. Dziękujemy, Panie, że Twoje słowo jest pełne życia, że Twoje słowo jest pełne radości, daje pokój, uwalnia. Panie, kochamy Cię, chcemy Cię wywyższać i uwielbiać. Modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen.